zdać się na nic, bo to dzisiaj będą decydowały uderzenia, będą decydowały celne podania, biegi na duże zyski yardowe, a także przede wszystkim forma, w jakiej są obie drużyny. I jak na razie obie drużyny prezentują się w sezonie bardzo dobrze, nie można tak naprawdę zarzucić ani jednej drużynie, ani drugiej niczego złego, choć jeszcze niedawno Seahawks Gdynia odetchnęli z ulgą, pokonując Lowlanders Białystok, to jednak są dzisiaj pewnie przygotowani do meczu, jak podkreśla Maciej Cetlerowski. Jeżeli chodzi o Warsaw Eagles, to ostatnio sezon troszeczkę ich rozpieszczał, ponieważ stawali naprzeciwko słabszych rywali, takich jak Kosły Poznań, które zajmują ostatnie miejsce w tabeli. A teraz tak naprawdę obie drużyny stają naprzeciwko godnych siebie rywali. Doszło już do rzutu sędziowskiego, który zadecydował, które drużyny zaczynają na których połowach. Także w trakcie rzutu sędziowskiego zostało zadecydowane, która drużyna rozpocznie w formacji ofensywnej, a która w formacji defensywnej. Jednak zanim obie te formacje pojawią się na boisku, wcześniej na murawę wyjdą formacje specjalne. Drużyna Warsaw Eagles będzie piłkę odkopywać, a drużyna Seahawks Gdynia tę piłkę odbierać. To oznacza, że po zakończeniu kick-offu, czyli tutaj tej akcji w formacjach specjalnych, to Seahawks Gdynia pierwsi wystawią na boisko formację ataku, a Warsaw Eagles naprzeciwko nich formację obrony. Dla tych z Państwa, którzy dzisiaj są na meczu futbolu amerykańskiego po raz pierwszy, ja przez cały mecz będę starał się Państwu przybliżyć zasady tej, jakby się mogło wydawać, skomplikowanej gry za ocean. Ale pewnie w trakcie meczu zobaczą Państwo, że jest to naprawdę prosta gra i te zasady nie są tak skomplikowane, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Jak na razie kicker przygotowuje piłkę, upewnia się, że jego formacja jest gotowa. A ja mam pytanie do kibiców. Czy jesteście gotowi? No to moje pytanie. Kto wygra mecz? Kto wygra mecz? Kto? I ruszymy. Rozpoczynamy pierwszą kwartę klasyku top ligi pomiędzy Seahawks Gdynia i Warsaw Eagles. Jak na razie dobrym powrotem z piłką popisał się LaMonte Gaddis. Drużyna Seahawks Gdynia rozpocznie z 38 yardu własnej połowy. To dobra pozycja startowa. W trakcie teraz rozgrywanych akcji formacja ataku będzie miała 4 próby na przejście dystansu 10 yardów. Jeżeli ta sztuka im się uda, zostaną nagrodzeni kolejnymi 4 próbami. Natomiast jeżeli się to nie uda, piłkę przejmują Warsaw Eagles. Jak na razie mamy pierwszą próbę, 10 yardów do przejścia. Mika Brown w oczekiwaniu na piłkę. Ma już ją w rękach, mamy krótkie podanie na prawą stronę. Zatrzymany Jakub Mazan. Będziemy mieli teraz drugą próbę do przejścia 9 yardów. Kibice Seahawks, czy będziecie wspierać swoją drużynę przez cały mecz? Pokażcie, w jaki sposób. Próba 9 yardów do przejścia. Brown daje do Angelopi, za to puszczają swoją szerozpęta. Angelopi zna sobie troszeczkę miejsca. Dziękuję niektórym. Proszę o próbę dla Seahawks Gdynia. Że ponieważ udało się zawodnikowi z numerem 2 przekroczyć strażnik, który wyznacza dystans 10 yardów, te znaczniki mogą Państwo obserwować po drugiej stronie boiska przy sidelinie Warsaw Eagles. Ponieważ udało mi się jeden z tych znaczników przejść, to Seahawks Gdynia ponownie rozpoczynają od pierwszej próby. Znów mają 4 próby na przejście dystansu 10 yardów. Gram przy pilce. Jeszcze raz oddaję do Angelo Pizza. Szuka sobie troszeczkę miejsca w środku. Tam jednak dopadli go defensywni liniowi Warsaw Eagles. Że będziemy mieli drugą próbę i formacja ataku Seahawks zostanie chyba troszeczkę cofnięta. Jednak tam udało się zdobyć niewiele jak jeden jard, także będzie druga próba i około 9 yardów do przejścia.
jak na razie posuwają się przez cały czas do góry, zbliżając się do pola punktowego przeciwnika. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Będziemy mieli po tej nieudanej próbie 10 minut do przejścia. Rad przy piłce oddaje do Angelo Pista. Szybko się krotkiem troszeczkę miejsca. Dzisiaj chyba będziemy mieli te biegi Seahawks zatrzymywane. Jednak widzieliśmy, że szansę można upatrywać w grze podaniowej. Trzecia próba, około 7 jardów do przejścia. Zobaczymy, czy będziemy mieli dzisiaj jakieś defensy, czy może eksplozję ofensywy po jednej i po drugiej stronie. Trzecia próba, 7 jardów do przejścia. Leszczyński odbiorcą podania. I będziemy mieli czwartą próbę. Chociaż jednak nie, pierwsza próba. Zaraz oczywiście wydaje się to z sędziego głównego.
Przeciwko komu ta kara zostanie odpisana? Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Thank you.
odstroni Seahawks zaczynamy up-tempo offense, czyli taka szybka gra. Ten nadur pojawia się, ale też nie jest on długi, tak jak teraz mamy w przypadku Warsaw Eagles. Oczywiście nie można tutaj nikogo wybić, bo tak naprawdę to jest wioski oznacza, że mamy drugą próbę i 12 jardów do przejścia. Jeszcze raz czas lewą stroną. Przeciwki spadły w defensywę. Chyba typu po zewnętrznej stronie boiska, bieg typu outside. Jeśli chodzi o terminologię futbolu amerykańskim, to przyznam, że jako komentator ciężko jest tłumaczyć tak naprawdę te zagrywki. Przyjemnie jest używać tych angielskich określeń. Można powiedzieć, że one bardziej precyzyjnie określają to, co się rozgrywa na boisku. A tutaj przełożenie tego na język polski nie zawsze oddaje to, co się dzieje. Trzecia próba, 7 jardów do przejścia. Do zdobycia kolejnego zestawu czterech prób, ale co chyba najważniejsze dla Warsaw Eagles, przesuwają się znacznie wyznaczające 10 jardów głęboko w pole, na pole Seahawks Gdynia i mamy pierwszą próbę i 10 na 25 jardzie połowy Seahawks. Tutaj Maciej Cetnerowski, trener główny Seahawks Gdynia, podkreśla, że ta gra podaniowa, bronienie tej gry podaniowej jest czasami klatą achillesową na Seahawks Gdynia. Teraz akcja biegowa. Andrew White. Prawą stroną. Ten bieg chciał się zrobić. 27 jardowo. Jeżeli ten sztuk powtórzy się na zasadzie miasto, kolejny zestaw 4 kroków. Płynie na nim konto. Ja próba. 3 jardów. Charles McCree.
ktorá je udaná ešte, vendruje na konto Warsaw Eagles. Máme v pieršej kvarte 7 do 0 na provázení družina gošti Warsaw Eagles. Pytanie, jaką odpowiedź przygotują teraz Seahawks Gdynia? No jeszcze tutaj w ramach wyjaśnienia powiem, że to każdy zdobyte przyłożenie od drużyna dostaje jedną próbę na podwyższenie wyniku. Może to zrobić za jeden lub za dwa punkty. Teraz widzieliśmy tutaj próbę podwyższenia za jeden punkt, czyli przez kopnięcie z dystansu 5 yardów. No, troszeczkę dalszy niż 5 yardów, ale z tego zazwyczaj dystansu rozpoczyna się z tej piłki. Jak na razie mamy piłkę w górze, znów akcja powrotna. Seahawks Gdynia, Jakub Mazan szuka sobie miejsca w środku. Dobra akcja powrotna na 25 yardzie rozpoczął ofensywę Seahawks Gdynia. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Próbali 10, bramę daje do Andrzeja Pisaca. Już prawą stroną ładnie omija Pisaca. Warsaw Eagles to jest solidna akcja minowa. Dobre wystawienie w drugiej próbie ofensywy drużyny gospodarzy. Przejścia będzie około 4 yardów. Koniec pierwszej kwarty na prowadzeniu